Witam serdecznie Państwa. Jesteśmy na konferencji prasowej związanej z kolejnymi obradami Grudziądzkiej Rady Gospodarczej. Dzisiaj gośćmi Państwa są prezydent Grudziądza Maciej Glamowski oraz przedstawiciele, członkowie Rady, pan Mariusz Nasiemiewski oraz pan Zbigniew Tucholski. Oddaję głos panu prezydentowi. Tak, szanowni Państwo, dzisiaj mieliśmy kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej. Dzisiaj w takim wydaniu hybrydowym. Część uczestniczyła tutaj, będąc na miejscu, na sali, a część uczestniczyła online. Rada Gospodarcza to bardzo duże wsparcie dla mnie, dlatego że zawsze słuchuje się głos przedsiębiorców, którzy teraz funkcjonują w szczególnie trudnym czasie, w czasie tym pandemicznym. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Gospodarczej przedstawiłem wszystkie działania, które miasto podejmuje w ramach takiej, można powiedzieć, grudziąckiej tarczy covidowej. One dotyczą różnych instrumentów, chociażby niepodnoszenia czy utrzymania stawek podatku od nieruchomości z roku 2020, obniżenia stawki podatku od nieruchomości w strefie Starego Miasta, czy w strefie tam modernizowanej ulicy Toruńskiej, rezygnacji z 1/3 opłaty za koncesję, za sprzedaż alkoholu dla gastronomików, a także chociażby obniżenie czynszów o 90% w zasobach lokali będących w zasobach miasta czy naszej spółki MPG, a także o planowanej obniżce opłaty deszczowej, którą chcielibyśmy procedować na kolejnej normalnej sesji Rady Miejskiej. To był pierwszy blok, o którym rozmawialiśmy na dzisiejszym posiedzeniu. Drugi dotyczył inwestycji, które prowadzone są w mieście, które planujemy rozpocząć, które też przy realizacji których zatrudnionych jest wiele grudziąckich firm. Te firmy bądź są generalnymi wykonawcami tych inwestycji, bądź podwykonawcami. Ja się z tego bardzo cieszę, że ten duży front inwestycyjny, który miasto prowadzi, no też przekłada się na zaangażowanie grudziąckich firm, na pracę grudziąckich firm i bardzo solidne wykonawstwo. To był drugi obszar, który przedstawiłem. I trzeci dotyczy zmiany studium zagospodarowania. Pewnie jak Państwo wiecie, Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego miasta. To jest bardzo ważny dokument planistyczny. Dokument, który powstaje w mieście raz na 20-30 lat. W przypadku Grudziądza taki dokument był ostatnio uchwalony ponad 23 lata temu. I ważne jest, żeby w procedowaniu nad nowym dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju miasta, aktywnie uczestniczyli też przedsiębiorcy, którzy mają plany inwestycyjne, którzy mają plany co do rozwoju swoich działalności. I to jest bardzo ważne, aby tutaj z tym środowiskiem prowadzić konsultacje. Później wywiązała się bardzo, myślę, ciekawa dyskusja. Mówiliśmy też o takich problemach bieżących, dotyczących różnych obszarów, zarówno funkcjonowania w czasie pandemii, jak i odpowiadałem na wiele szczegółowych pytań dotyczących funkcjonowania różnych obszarów miasta, sytuacji finansowej miasta. Wymienialiśmy się tutaj doświadczeniami, sugestiami i bardzo się cieszę, bo dzisiejsze akurat posiedzenie było takie bardzo interaktywne, aktywne i była bardzo, bardzo ciekawa dyskusja. To tyle. Mariusz Nasiemiewski. Tak jak pan prezydent wspomniał, poruszyliśmy wiele istotnych tematów, tematy gospodarcze, społeczne. No, w temacie pandemii obecnie wszyscy już chcieliby pewnych poluzowań, niestety nie jest to jeszcze możliwe, ale możemy się spotkać w takiej formie i wyznaczyć tutaj pewne kierunki, tak jak pan prezydent wspomniał, studium zagospodarowania przestrzennego. Może nie jest to dla wszystkich tak zrozumiałe, ale jest to bardzo ważne, aby już teraz podjąć kierunki, które będą realizowane za 10-15 lat i tutaj
Jest to dokument, który nie można łatwo zmienić, trzeba bardzo dobrze go zaplanować i myślę, że tutaj członkowie Rady Gospodarczej są w stanie wyrazić swoje wskazówki i pomysły, w którym kierunku dane przestrzenie miasta powinny się rozwijać. Ja mam jeszcze pytanie do Pana od razu. Czy jest Pan zadowolony z tej pomocy tarczy covidowej, tak zwanej wprowadzonej w Grudziądzu przez samorząd? Tak, jestem zadowolony. Wiadomo, że każdy by oczekiwał jeszcze więcej, ale też no, sytuacja jest bardzo specyficzna i nie ma co tutaj oczekiwać w nieskończoność jakiejś pomocy. Trzeba też patrzeć perspektywicznie, bo pandemia, no, mamy nadzieję wszyscy, że się skończy i wszystko zmierza w tym dobrym kierunku. Myślę, że są teraz szczepienia, jeszcze troszeczkę musimy wytrzymać, ale chyba powinniśmy, myślę, osobiście już patrzeć w przyszłość z wyprzedzeniem i planować swoje działania, które będziemy podejmować za jakiś czas. Natomiast pomoc, ja osobiście korzystałem i jestem zadowolony, myślę, że... A z których form? Tutaj to była kwota 5000 zł, pożyczka w warunku. To nie jest samorządowa, to jest pomoc rządu, tak? Może inaczej, ja z tej pomocy korzystałem w pierwszej połowie ubiegłego roku, dlatego teraz już troszeczkę mniej tutaj powiem, ale w tej pierwszej części, w tym newralgicznym okresie, właściwie w marcu ubiegłego roku, kiedy ta pandemia się zaczęła, wtedy korzystałem z możliwości, które były. W drugiej części roku już tutaj moja firma nie spełniała kryteriów, żeby przyjąć tę pomoc. Także osobiście też znam bardzo dużo osób, które korzystały z pomocy i wiem, że dużej części to pomogło. No na pewno tutaj... Pytaliśmy o grudziącą tarczę. A to ja może odpowiem, bo Pan akurat jest przedstawicielem takiej branży artystycznej bardziej, ale w Radzie Gospodarczej jest kilkunastu członków i na przykład są też handlowcy ze Starówki, są też gastronomicy ze Starówki, właśnie też oboje dzisiaj uczestniczyli w tym posiedzeniu tej Rady. No i wiem, że oni korzystają i są na przykład dzisiaj bardzo dobrze, też jest oceniony projekt, który złożymy, mówiący o utrzymaniu, czy przed utrzymaniu ulg, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. I to między innymi bardzo duża aktywność tutaj była Pana Artura Łyczka, który jest przedsiębiorcą ze Starówki, który no, też zabiegał w imieniu innych przedsiębiorców prowadzących tutaj w tym obszarze działalność, aby te ulgi przedłużyć na kolejne lata. Jak Państwo wiecie, planujemy, aby ulga na Starówce była utrzymana do końca 2022 roku. Jeżeli chodzi o ulgi na ulicy Toruńskiej, o której też była dzisiaj dyskusja i Pan Łyczek jest akurat przedstawicielem tego środowiska, no ulga jest do końca 2021 roku, czyli do czasu, kiedy te roboty na Toruńskiej się zakończą. Ale widać, że zainteresowanie jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo duże i myślę, że wielu przedsiębiorców prowadzących działalność, czy będących właścicielami nieruchomości, oczywiście z tej ulgi skorzysta. To ja też odpowiem może krótko, że deszczówka jest, znaczy była jednym z elementów, tak, ważnym, ale szczerze też nie jedynym. Ja wiem, ale to dzisiaj w dyskusji myślę, że to zostało pozytywnie przyjęte. Akurat dyskusja tutaj, każde obniżenie stawek, to myślę nie wywoływało żadnej kontrowersji i większej dyskusji. Raczej to, co, o czym dyskutowaliśmy, to co powiedział Pan Mariusz, o tym, jak będzie świat funkcjonował, wyglądał po COVID-zie. Czy dzisiaj jesteśmy do tego przygotowani i co zrobić, żeby do tego się przygotować. Ja nie wiem, czy się w ogóle można przygotować, ale to myślę dzisiaj doskwiera przedsiębiorcom,
jak będziemy funkcjonowali, jakiego wsparcia będziemy w przyszłości oczekiwali, bo te biznesy, które Państwo prowadzą, o różnym charakterze, mniejsze, większe, no, będą na pewno wymagały no, zmiany dużego wsparcia. To wymaga z punktu widzenia miasta zabiegania o środki zewnętrzne. Dzień dobry, nazywam się Zbyszek Tucholski, jestem rzemieślnikiem. Chciałbym powiedzieć w ten sposób. Jest teraz bardzo trudny czas i wszyscy myślimy, że po prostu jesteśmy na to przygotowani. Nieprawda. Czasy były często jeszcze też bardzo trudne, kiedy pracowałem z moim tatą i wtedy tak nikt się nie zastanawiał nad żadną pomocą. Dzisiaj to wszystkie firmy pragną pomocy, a ja tak patrząc na to mówię, musimy sobie też sami radzić, bo to jednak rzemieślnicy tak mniej narzekają jak inne nacje, na przykład handlowcy, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Musimy wypracować ten zysk, żeby utrzymać swoje zakłady, swoje te małe, że tak powiem, interesy i często kosztem swoim utrzymujemy pracę dla tych naszych pracowników. Ja otrzymałem, nie że z miasta, ale otrzymałem też te 5 tysięcy, które pani mówi i później były zwolnienia z ZUS-u. No i dzięki Bogu to wystarczyło, ale myślę, że te duże firmy, to one są bardziej przebojowe od nas i one są jakby takie, bo znam przypadki, że ci ludzie, no nie do końca to wszystko uczciwie się robi, tak bym to nazwał. A my jesteśmy starego takiego chowu i nie narzekamy. Myślę, że ten COVID kiedyś minie, tak jak pan prezydent powiedział. Dzisiaj były takie fajne na przykład rozmowy co po COVID-zie. No ja zaproponowałem, że może zrobimy podwójny festiwal nalewek, żebyśmy się wszyscy znowu spotkali na rynku, integrowali się. Czy podwójny na przykład imprezę, którą Dni Grudziądza nazywam. Nie? Może zimowe Dni Grudziądza i jak się da letnie. Bądźmy wszyscy jacyś tacy bardziej optymistycznie nastawieni do tego, bo wszystkich nas to boli i dołuje, no ale damy radę chyba. Takie jest moje odczucie. No, nie wiem jak Państwo, ale takie to jest moje odczucie. Dzisiaj ja się zwróciłem do przedsiębiorców, aby składali wnioski, swoje propozycje. Dlatego, że tak naprawdę planując, podchodząc do zmiany studium zagospodarowania, trzeba przejrzeć kawałek po kawałku miasto. Co dzisiaj jest nam możliwe do zrealizowania, co byłoby pożądane, co jest akceptowane też społecznie, bo to też trzeba różne strony tego procesu jakby zaangażować. Więc chodzi o to, że, no, że musimy sobie zdać sprawę, że to jest bardzo poważny, najpoważniejszy dokument planistyczny, prawo lokalne. I w związku z tym, żeby jakby tego nie przespać, bo jeżeli w dalszych latach nie ma możliwości praktycznie zmiany, albo jest to zmiana punktowa, ja przypomnę, że bodajże tylko 3 takie zmiany były w ciągu 23 lat, w tym bodajże 2 dotyczyły elektrowni gazowej, więc bardzo dużej planowanej inwestycji w Grudziądzu, a więc musimy tutaj do tego podejść bardzo poważnie, właśnie z takim no, dialogiem, konsultacją, poprosiłem przedsiębiorców, żeby też no, właśnie wysuwali swoje sugestie. Mamy już jakieś wpływy wniosków, tak? Co miałoby się znaleźć na danym terenie, gdzie na przykład dzisiaj jest zaplanowana wielkopowierzchniówka, czyli budowa galerii, a właściciel tego gruntu wnosi, aby tam była na przykład zabudowa mieszkaniowa. Nie chcę mówić tutaj konkretnie o jakiej parceli, ale takie wnioski są. Czy odwrotnie, tam gdzie jest dzisiaj zabudowa mieszkaniowa, żeby można było zlokalizować na przykład sklep osiedlowy, a jest to na przykład położone rzeczywiście w takim terenie, że dzisiaj już tam nikt nie chce na przykład budować domu jednorodzinnego, bo jest bardzo, bardzo intensywny ruch samochodowy itd., itd. Więc musimy do tego podejść bardzo tak rozsądnie i myślę, że przedsiębiorcy mają
no, mają tego świadomość i jestem przekonany, a po dzisiejszym spotkaniu myślę wręcz pewny, że się w to zaangażują. No, padały dzisiaj propozycje, że o udostępnienie tego, co jest dzisiaj, co jest możliwe, czy to w wersji papierowej, czy w wersji elektronicznej. Część przedsiębiorców ma duże zasoby różnych nieruchomości i przez ostatnie 25 lat miasto się zmieniło i jakby trzeba też pod tym kątem, no, zaplanować właśnie, no nie wiem, rewitalizację tych nieruchomości. Nie zawsze tereny dzisiaj poprzemysłowe, no, są dedykowane koniecznie dla tej funkcji. Może tam jednak trzeba by wprowadzić inną funkcję, a to właśnie wymaga takich zmian planistycznych.